Zaczynamy nagrania finałowej 12. plebiscytu sportowiec roku województwa lubelskiego 2016. Dzisiejszego wieczoru dowiemy się, kto z 60 nominowanych osób w 6 kategoriach zdobył największe uznanie w oczach czytelników Dziennika Wschodniego, który jest głównym organizatorem plebiscytu. Oczywiście ten zeszły rok był tak dobry dla pszczółek. Mam nadzieję, że ten będzie równie udany, tak jak tutaj już pan powiedział, mamy całkiem niezłe osiągnięcia także w tym roku. W imieniu trenera Krzysztofa Szewczyka chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę nagrodę, za oddane głosy przez czytelników Dziennika Wschodniego. W swoim imieniu chciałbym tylko poinformować, że trener Krzysztof Szewczyk zostanie z nami na 2 kolejne sezony. Dziękuję za tę nagrodę. Drugi rok z rzędu zostałem najpopularniejszym prezesem w naszym województwie. Z tego miejsca chciałbym podziękować, mówiłem o tym rok temu, chciałbym to powtórzyć, mojemu rektorowi Stanisławowi Michałowskiemu za to, że 6 lat temu powierzył klub młodym osobom, zaufał młodym studentom na czele tej grupy, wytypował mnie. Bardzo serdecznie podziękować, ponieważ uważam, że to jest nagroda nie tylko dla mnie, to myślę, że jest to ukoronowanie pracy wszystkich klubów uczelnianych AZS-a. Dziękujemy bardzo serdecznie za nominację, dziękujemy wszystkim Państwu za oddane nas głosy. Dziękuję. W imieniu syna bardzo dziękuję za przyznaną nagrodę. Oskar przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie, gdzie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. Dlatego nie mógł tutaj być, jestem ja. Cieszę się niezmiernie, że wysiłek i ciężka praca mojego syna zostały docenione. No cóż, Przemysław Krajewski od 5 lat jest zawodnikiem Azotów Puławy. Obecnie jest to kapitan drużyny. Jest to również etatowy lewoskrzydłowy reprezentacji Polski. 2 ostatnie lata to na pewno najlepsze lata w historii i w karierze Przemka. To są 2 brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyte z drużyną Azotów Puławy. No i największe trofeum to w 2015 roku brązowy medal Mistrzostw Świata. Również udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Tam niestety tylko 4 miejsce. Dziękuję za to wyróżnienie, ale tak naprawdę to wyróżnienie należy się każdej zawodniczce, która gra w mojej drużynie i trenerom. Jest to niezmiernie miłe. Dziękuję bardzo, jeszcze miłego wieczoru. Nie spodziewałem się. Bardzo mi miło. Ten rok był dla mnie troszkę mniej udany. Dużo się działo, ale naprawdę tutaj wsparcie województwa jest bardzo odczuwalne i dziękuję bardzo za tą statuetkę. Szanowni Państwo, w imieniu Dominiki Owczarzak bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. W imieniu Pawła Wajtka chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie pogratulować wszystkim zwycięzcom, laureatom, życzyć Państwu miłej zabawy. W imieniu Moniki Kingi serdecznie dziękuję za uznanie i na pewno miejsce 9 jest na nich wyróżnieniem. Chciałbym również powiedzieć, że Kinga i Monika rozpoczęły przygotowania do Mistrzostw Świata i obecnie przybyły za dwa dni wyjeżdżają na Teneryfę. Kinga jest po operacji kręgosłupa, zaczęła trenować. Mam nadzieję, że ich poziom sportowy cały czas rośnie do góry i w tym roku doczekamy się dobrych wyników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za samą nominację, jak i za wszystkie oddane głosy na mnie. Ależ jestem dobry. Dla wszystkich przede wszystkim życzę Wam miłego, spokojnego i udanego wieczoru. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. W imieniu Grzegorza chciałem podziękować za wszystkie oddane głosy. Mam nadzieję, że zespół Górnika Łęczna i zawodnicy Górnika Łęczna będą bardzo często gościć na takich podestach. Tutaj będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej meczy wygrywać. Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczna i życzę miłego wieczoru. Cóż, jestem bardzo mile zaskoczona. My sportowcy też trenujemy na co dzień, żeby dumnie reprezentować nasze miasta, nasze kluby, nasze rodziny, nasz kraj. A dzisiaj ja chcę powiedzieć, że jestem dumna z moich kibiców, którzy oddali na mnie głosy, dzięki którym to 4 miejsce, myślę, że może poza podium, ale jest. Dobry wieczór Państwu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie.
Dziękuję mojej drużynie, no bo bez niej tutaj pewnie nie było teraz. I życzę miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym kibicom za oddane głosy. Dziękujemy bardzo za wsparcie władzom, które tutaj są i pomagały nam przez cały rok i wszelkie przygotowania do Rio. Dziękujemy także naszemu prezesowi, który w tej drodze bezpośrednio nam towarzyszył i nas bardzo mocno wspierał. No i przede wszystkim kibicom, którzy tak prężnie oddawali na nas swoje głosy. Dziękujemy. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jestem bardzo zaskoczona i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jestem szczęśliwa, że właśnie zostało ono przyznane przez głównie kibiców. Miałam już powoli uciekać, ale widzę, że zawsze warto zostawać do końca i walczyć do końca. Proszę Państwa, ten rok był dla mnie bardzo wyjątkowy nie tylko ze względu na wysokie wyniki sportowe. Najpierw Mistrzostwo Polski, później Mistrzostwo Świata i w kumite indywidualnym, i w kumite drużynowym, co jest spełnieniem moich marzeń. Powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa i dumna z tego, że mogę na zawodach międzynarodowych reprezentować właśnie moje miasto Lublin. Miasto Lublin, perła browary lubelskie S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Leroy Merlin, PGE Dystrybucja S.A., Lotto, Zakłady Azotowe Puławy, Comeco oraz Artium Felicity. Drodzy Państwo, relacja z dzisiejszej rani w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Wschodniego. Zapraszamy do wiosków. Zapraszamy także na www.dziennikwschodni.pl. Tam